Pole bitwy, gdzie armie starły się ze sobą dekady temu, próbując zabezpieczyć kluczowy szlak kolejowy używany do transportu uzbrojenia. Obecnie region ponownie został ogarnięty konfliktem, stając się istotnym czynnikiem w dostawach ciężkiego pancerza. Usiłując powstrzymać plany wroga, kontrofensywa czeka na odpowiedni moment do przeprowadzenia zasadzki, mającej na celu zajęcie większości potrzebnej linii dostaw, która pozwoli odwrócić czale konfliktu z powrotem na ich korzyść. Tak jak wspominałem na karcie społeczności kilka dni temu, jedna grafika przebiła w mojej ocenie wszystkie mapy dostępne obecnie w grze. Już w poprzednich odsłonach formatu Devlock deweloperzy oznajmili, że Sezon 5 przyniesie mapę osadzoną w miejscu wokół lokacji, jakiej mogliśmy doświadczyć w Battlefieldzie 4. Przez cały ten czas zastanawialiśmy się jaki obraz ona nam przedstawi, a typy na fabrykę 311, linię kolejową Golmut czy też gigantów z kareli wydają się być w tej sytuacji całkiem zasadne. Do sezonu piątego jest jeszcze jednak sporo czasu, a do tego momentu możemy cieszyć się rozgrywką w najnowszym sezonie czwartym, w tym m.in. na mapie punkt zapalny, która została stworzona na tabenę przez zespół Ripple Effect, a więc stare Dice LA, które od pewnego czasu nie tylko zajmowało się segmentem portalowym, ale i All Out Warfare, czego ucieleśnieniem jest lokacja o w RPA. Być może to właśnie dlatego różni się ona znacząco projektem od poprzednich, podobnie jak zrobi to mapa z sezonu 5. Reakcja graczy na czwarte rozszerzenie do Battlefielda 2042 jakby również emanowała innym stopniem zawartości dodanej do gry, bo na samym Steamie pierwszego dnia było to ponad 18 tysięcy graczy w szczycie, czyli mimo wszystko relatywnie najwięcej od publikacji trzech poprzednich, nie licząc oczywiście okresu z darmowym okresem na Steamie. W następnych tygodniach baza graczy zwiększy się również zapewne ze względu na obecność Battlefielda 2042 w marcowym pakiecie PS Plus od 7 marca do 3 kwietnia. DICE i je, jak widać dążą do optymalizacji dalszych przychodów w ramach umów, jakie kryją się za obecnością w abonamencie Sony. Jaką zwiastuje to przyszłość? Do hiperoptymizmu na pewno jeszcze daleko, zważywszy chociażby na liczbę dodawanych map, która pozostała niezmienna. W trakcie trwania sezonu czwartego otrzymamy również kolejną transzę broni portalowej oraz kompleksową przebudowę wrakowiska. A sezon piąty, wcześniej omawianą lokację, ostatnią przebudowę w ramach klepsydry, a co dalej? Na razie nie wiadomo. Nie wiadomo także, co przeniesie nam event śródsezonowy Lewiatan, który jak na razie jest owiany aurą tajemnicy. Wiadomo jednak, że nowa aktualizacja oprócz sezonu czwartego wprowadziła niesforne pingwiny, wdrożyła kilka ważnych zmian w balansie rozgrywki, a nawet wprowadziła nowe funkcje omyłkowo dodając też nowe celowniki. Gra skrywa też sporo niewiadomych jak nowy karabin powtarzalny, dron penetrujący mapy w grze od kilku miesięcy czy system wzywania wsparcia z Battlefield 5. Swojego czasu pytaliście mnie, kiedy pojawi się możliwość wspólnej gierki i tak się okazuje, że przytrafił się ku temu idealny okres, bo nie tylko mamy nowy sezon w 2042, ale zespół Battlefield Polska organizuje również na przyszły weekend event zorientowany wokół rozgrywki na wspólnym, wcześniej przygotowanym serwerze. Organizatorzy dzięki wsparciu i jej przewidują także nagrody w postaci bońców za aktywność w grze, więc okazja, żeby wpaść, definitywnie jest. Więcej szczegółów będzie podawanych na dniach, a całość będzie transmitowana u mnie na kanale. Bądźcie zatem czujni. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia łapki w górę na potrzeby algorytmu, aby treści mogły docierać jak najdalej. Jestem Yahu i zapraszam do oglądania. Wiele zmian napotkała minimapa. Oprócz poprawniejszego odwzorowania terenu, oznaczeń, czy przeciwnik znajduje się pod lub nad nami, możemy dostosować, wedle preferencji, skalowanie całej mapki, ikon wraz z dystansem, czy ogólnie ich przezroczystość. Widok z najbliższymi zadaniami przeniesiono do menu głównego, zmieniono ich ogólny design, a nawet dodano zapowiadane przez temporiala celowniki z czterdziestokrotnym powiększeniem. Problem polega jednak na tym, że community manager napisał, że proces nie był planowany i w związku z tym celowniki zostały tymczasowo usunięte. Jednak jak już mleko się wylało, to coś trzeba było zrobić i obecnie Daes pracuje nad ponownym, poprawnym wdrożeniem celownika do pięciu broni. Sporego nerfa otrzymała wyrzutnia G84 LIS i od teraz ma mniejszy zasięg, prędkość po włączeniu palacza w pocisku oraz większy promień skrętu. Deweloperzy uzasadniają zmiany wprowadzeniem większego poziomu trudności w używaniu wyrzutni oraz większej świadomości w wyborze celu. Szkoda tylko, że wszechmocne hindy i kondory mogą sobie latać coraz bardziej swawolnie, a teraz dodatkowo również śmigłowce szturmowe, które można było w tej sytuacji przynajmniej trzymać w niepewności, no bo przypomnijmy, że śmigłowiec trafiony pociskiem z wyrzutni LIS jest oczywiście od razu niszczony. Jednak w związku ze zmniejszeniem efektywności samej wyrzutni staje się to oczywiście trudniejsze. No ale cóż, przecież problemem równoważnym balansowi tak ważnym dla rozgrywki jest przecież wypełnienie pewnej dziury na rozłamie tak, aby zabłąkani gracze w nią nie wpadali. I tak oczywiście różne zespoły są powiedziane za inne prace, ale jednak pewien dysonans pozostaje, zwłaszcza że to kolejne podejście pod balans piechoty i śmigłowców, zwłaszcza transportowego Hinda, a cały czas jesteśmy jakby daleko od punktu równowagi. W poprzednim updatecie wraz z dodaniem klas zmienił się system sterowania w kontrolerach, jednak nie było się bez problemów. Daj zmieniło kilka rzeczy, tak aby nie kolidowały one wzajemnie w momencie rzucania granatów, zmiany broni głównej przy otwieraniu menu plus oraz nawigacji wewnątrz niego. Zalecam zatem sprawdzić i ewentualnie przypisać ponownie, tak aby Wam pasowało po prostu jak najlepiej. Balans broni o dziwo pozostał bez zmian. Jestem ciekaw, czy wraz z aktualizacją dodającą przebudowę wrakowiska pojawi się więcej funkcji z poprzednich Battlefieldów, co sygnalizowali zresztą deweloperzy w jednym z ostatnich odcinków podcastu Inside Battlefield. Miejmy nadzieję, że jedną z tych opcji w przyszłości będzie również zapowiadany system zarządzania drużyną, który obecnie pokazuje nam jedynie po jakiej stronie w następnej rundzie przełamania się znajdziemy. Wychylanie czy wzywanie wsparcia po wypełnieniu pewnych misji w trakcie rozgrywki, co jakiś czas temu wyjawił temporial, a gracze zauważają, że pocisk, który wywołał wybuch podczas ostatniego easter ega, mogły być jedną z opcji dostępnych do wezwania. Sezony mijają, a tajemniczy dron znowu penetruje po łacie terenu, tym razem południowoafrykańskiej Ziemi. Mimo iż ten porelek jeszcze z temu poinformował, że według swojej wiedzy dwa statki bezzałogowe, które były w plikach nie mają zaktualizowanych danych, tak jednak zobaczywszy obiekt na ekranie ładowania, można zacząć się zastanawiać, czy ma to jeszcze jakieś inne przeznaczenie. Być może tak, ale wraz z rozwojem gry zdecydowano się porzucić pracę. System wezwania wsparcia w plikach według Dataminera także pozostaje w sporej defragmentacji i również nie możemy być w tej sytuacji w ogóle pewni jego dodania w przyszłości. Czy taki sam los spotka karabin powtarzalny TTS Exit? Dane pierwotnie wskazywały na implementację w trakcie sezonu drugiego, a następnie czwartego, jednak obecnie jak dobrze widać tej broni nie dostaliśmy. No chyba, że ziści się to jako bonus już w trakcie jego trwania. Niestety jedyną słuszną metodą, abyśmy tego dowiedzieć, to czekać. Nieco większe oczekiwania możemy mieć względem kolejnych gadżetów z poprzednich części, które miałyby trafić do All Out Warfare. Wyrzutnia przeciwpancerna, SRAW czy mini laserowe z Hardline'a na pewno urozmaiciłyby rozgrywkę, chociaż nie jestem pewien czy mogę to powiedzieć o kolejnej minie pułapce. Data Miner zaznacza, że obydwa gadżety są obecnie opisane w plikach jako prototypy. O kolejne znaleziska będzie jednak trudniej, gdyż Temporel ogłosił, że potrzebuje nieco dłuższej przerwy od w plikach. Warto jednak przypomnieć, że już raz wrócił z przytupem, a dzięki temu znamy chociażby nie tylko możliwy kierunek rozwoju gry, ale i pomysły z których Daj zrezygnowało odpowiednio tego nie kamuflując. Dajcie znać oczywiście, co o tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Ja jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!